Ja, jest, widać mnie? Dzień dobry, widać mnie. Sprawdzam, bo mój 3,5-letni syn czasami dopada tą kamerę w domu i uwierzcie mi, że wchodzi w menu, że nawet GoPro, podejrzewam, nie miało pojęcia, że takie menu stworzyło. On tam ostatnio wlazł, jak zaczął przestawiać, to ja na to spojrzałem i mówię: Wiktor, coś poklikał, gdzie poklikałeś? On tu. Okej, także trzeba sprawdzić, ale wygląda, że jest wszystko dobrze. Dzień dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Oto Dyżur. Cieszę się bardzo, że was widzę. Ostatni odcinek, który był w niedzielę. Dwugodzinny odcinek. Wyobraźcie sobie teraz, ile ja materiału musiałem dać, żeby wyszło z tego dwie godziny. I to jeszcze jakieś merytoryki. I to jeszcze realizator to skracał. Skracał jak tylko mógł, bo jakby nie wycinał niektórych rzeczy, to uwierzcie mi, żeby trwał jeszcze dłużej. Bo czasami tam są na dole pytania, na przykład: a czy wymieniłeś uszczelki pod kolektorem? Tak, wymieniłem. A czy odpowiedziałeś? Bo powiedziałem: tak, odpowiedziałem, ale nie pokazywałem tego. Idzie siano, tę paczkę, wow. Więc teraz sprawdzam, czy wszystko jest na pewno dobrze, ale widzę, że jest obraz, ponieważ wszystko jest ok, jak należy, audio słychać, mam taką wielką nadzieję, dobrze. Teraz tak, zajmować się dzisiaj będziemy chyba kilkoma samochodami na raz. Są takie momenty u mnie w pracy, że mogę pozwolić sobie na nagrywanie, a są takie momenty, że auta, które stoją i czekają, piętrzą się w momencie, kiedy ja nagrywam na przykład jeden jakiś merytoryczny odcinek dla was, czy tam jakiś samochód, przy którym coś robię, no i one się piętrzą i w końcu przychodzi taki czas, że Krzysztof musi się za nie zabrać, więc żeby się mieli co oglądać w środę, po prostu zabiorę się za te samochody i ponagrywam, zobaczymy, jakie są usterki, co w nich się dzieje, bo to mogą być całkiem ciekawe przypadki, a mogą być też całkiem nudne, się okaże zaraz, co to będzie. Siemanko! Dobry! Uuu. Więc tak, przede wszystkim to teraz jadę się tam przejechać samochodem jednym, to tam jest jakby nieważne, bo to przejażdżka to nie jest coś, co musimy pokazywać, czy jest czymś skomplikowanym, po prostu się przejechać. Tutaj stoją dwa samochody, jeden to jest to auto, stary Porszak, tak, oczywiście. Co kto myśli na temat tego Porszaka, zostawmy to dla siebie, jeśli chodzi o wizualny aspekt tego samochodu, uważam, że pozostawia wiele do życzenia, aczkolwiek może się podobać. I ta wersja, ten egzemplarz, który tu stoi, muszę powiedzieć, że i tak wygląda naprawdę ładnie. Jest mega spoko, przyjął jakieś problemy z immobilizerem, auto podobno odpala, jest podmianie silnika, jest jakieś tam grzebanie, coś tetranie i tam nie wiem, czy pali kontrolki, czy coś, będziemy się zaraz tym zajmować. Drugi samochód, który tutaj jest, ten ma ciekawy całkiem przypadek, Audi Q5, Q5, jeszcze nie wiem z jakim motorem, się okaże jak podniosę maskę. Czekajcie, na pewno w dieslu, być może 3-litrówka, aczkolwiek może być też 2-litrówka, to trudno tak na pierwszy rzut oka rozpoznać. Dobra, jest na to, że, uwaga na to, i to może być całkiem ciekawy temat, że wymieniana była chyba skrzynia biegu, taką informację gdzieś tam dostałem i samochód jedzie do 5 biegu i piątkę, jak masz gaz ciśnięty w podłogę, dokręcę do końca obrotomierza i już tak sobie trzyma. Czy to jest ten samochód? Przepraszam. Tak, bo mamy dwa chyba takie auta w ogóle. Ja zaraz pójdę Mateusza się zapytać, bo Mateusz mi wczoraj mówił o takim samochodzie, że deptamy też Q5 chyba, żeby było lepiej. Tej, no normalnie idę się zapytać, bo nie, to nie, naprawdę? Już. Jest, wszystko już wiem, od razu się ubrałem przy okazji, bo robi się dość zimno. Q5 jest na to, że jest po wymianie skrzyni biegów i łapie tryb awaryjny. Polega on na tym, że zgłasza prędkość obrotową skrzyni biegów, że chyba ABS mówi, że... Oczywiście podłączymy komputer, zaraz będziemy wiedzieć, bo ja to wiem tylko na podstawie zeznań klienta. Muszę to zaraz wszystko skorygować i sprawdzić, ale coś, że ABS zgłasza, że prędkość ze skrzyni biegów jest nieprawidłowa, czyli gdzieś jakaś kompatybilność, być może jakieś kodowanie, być może jakieś flashowanie, zobaczymy. Coś nie pasuje, sądzę, że zamontowali skrzynię po prostu nie od takiego samochodu, nie od takiego modelu, jak być powinna. A jeszcze dodatkowo jest właśnie A6, i to mi właśnie Mateusz przypomniał. A6, która jedzie do 5 biegu, możesz mieć pedał w podłodze i już nie zmienia biegu. Jedzie na tym 5, tak możesz bez końca jechać. Miałem już taki przypadek w Passacie. Wiem, że Passat i A6 to są różne samochody, ale był identyczny przypadek. I mam pomysł, co w tej A6 może być. Także zapraszam was serdecznie, tymi wozami na pewno się dzisiaj zajmiemy. A czy coś jeszcze dojdzie ciekawego, to nie wiem. Jak Marcyś coś zrobi niedobrego, coś zepsuje albo coś, to będę musiał jeszcze z czymś innym. Zrobiłeś przegląd w aucie? Nie, tu zakładam dystanse. Założone są dystanse? No. Dystanse są założone. Wiecie jaki numer? I to jest coś, co mogę wam powiedzieć na początek ciekawego. To są felgi od S4, z tego co ja kojarzę. Tak mi się wydaje, że to są S4 nowa. Nieoryginalne. Pan założył sobie koła i wszystko pasowało. Przyjechał na wymianę klocków hamulcowych. Wjechały nowe klocki hamulcowe, a więc zacisk odsunął się od tarczy w tą stronę, no bo odjechał gruby klocek hamulcowy. Pewnie jak zakładali te felgi, to klocki były cieniutkie. No i wymienił te klocki i zacisk tak mocno się wysunął od tarczy o grubość klocka, że felga zaczęła haczyć o zacisk tu w tym miejscu. Tu, o tą śrubkę dokładnie w tym miejscu. I nawet kołem nie szło pokręcić. Taka akcja. Co jest przyczyną? ET felgi jest nieprawidłowe. Powinno być tutaj ET felgi 60.
35, powinno być 60. 35 powinno być, a jest 60, czyli felga po prostu była za mocno wsunięta do środka i było trzeba założyć dystansę, żeby działało. Ale jaki numer założyli i wszystko im pasowało. Wymiana klocków i przychodzi do mnie Wiktor. Na nowych klockach zawsze kupujcie felgi. Jak macie nowe klocki, dopiero kupujcie felgi. Dokładnie tak, bo Wiktor do mnie przyszedł i mówi: szefie, nie wiem, czy ja mogłem coś źle zrobić, ale chodź zobacz, bo nie wiem co mam o tym myśleć. Nie? I tak patrzymy na to w dwójkę i mówię: kurwa, no prawda, nie? Nie mam pojęcia, co mogę źle zrobić. I żeśmy doszli do ładu, o co chodzi, sprawdziliśmy, od czego są felgi i że są nieoryginalne i że jest nie to ETA i wszystko się ale wyjaśniło. Wjechały te kasy, tak, bo wygląda bardzo ładnie. Nie, jest wszystko okej, Wystaje to koło? Nie. No, jest naprawdę igiełka. Także można, ale tak jak Mateusz powiedział, czasem mogą być psikusy, jak dobierasz felgę i zakładasz, jest okej, wymiana klocków spowodowała, że jednak nie, to nie te felgi. Zaczynamy, zostańcie z nami do samego końca. Jedziemy z tematem. No i co, miała być próba, próby nie będzie, ale to nic. Ja wam pokażę przy okazji, jak już takie coś rzeczy dzieją. Dzisiaj jedziemy z Partyzanta, na bieżąco, bez improwizacji, tak jak jest. Wyjeżdżam na próbę Amarokiem, niestety próba nieudana. Wyjechałem na ulicę, od razu wypadanie zapłonu. V6, 3-litrowy diesel. Już wam pokazuję, jak silnik wygląda. Taki motor. Bardzo ładnie chodzi w ogóle na biegojowym, żeby była jasność. Nie mam żadnego problemu. I też jakby parametry, które tutaj mamy. Na biegojowym igiełka. Nie ma czego się czepiać. Wszystko jest bardzo ładnie i pięknie. No dobra, ale wyjeżdżam i się dzieje. I teraz jak zdiagnozować, który to wtryt? Bo uwaga, sprawdzanie dawkowania wtryskiwaczy paliwa jest możliwe tylko do 1000, bodajże 200-300 obrotów. Więcej nie, ze względu na to, że później samochód... Poczekaj, zaraz wam powiem do ilu, bo już się spotkałem, że... Niektóre trochę dłużej działają. No patrzcie, źle. Na świetlu bym wam źle. 2000 obrotów. O! Okej, stanęło. Do 2500 obrotów. Później sterownik silnika, za przeproszeniem, ma w dupie, jak dawkują wtryskiwacze, i jedzie swoją mapą sterowania, którą już odpala na podstawie pedału gazu, czyli obciążenia silnika, przepływki i innych korygujących parametrów. I jakby nie bierze pod uwagę równomierności pracy silnika, tylko sprawdza, czy wszystkie cylindry chodzą. Już go nie obchodzi, czy równo, nierównomiernie, czy tak dalej. To już go nie obchodzi, powyżej 2500 obrotów w tym samochodzie. W niektórych troszkę po niższych obrotach, a w niektórych być może troszkę wyżej, ale mniej więcej tak. Dlatego jak dodasz gazu, to dawki nagle stają w miejscu i przestaje być korygowana. Natomiast jak to sprawdzić w takim razie, skoro teraz dodałem nawet gazu i na dawkach nie widać, że coś wypada, a jednak jak wyjechałem na ulicę, to zapłon zaczął wypadać od razu i któryś wtrysk jednak coś nie domaga. Ja podejrzewam już co, już zaraz wam powiem dlaczego. I nie łapię oczywiście żadnego błędu. No już wam mówię, jest to troszeczkę chamski sposób, ale niestety inaczej się tego nie da zrobić. Już wam pokazuję, jak można coś takiego sprawdzić. W momencie, kiedy masz wypadanie zapłonu, powiedzmy sobie podczas jazdy, na biegłym jest wszystko igła, włączamy drive i dodajemy gazu. Mam wypadanie zapłonu, widzicie tu? Okej. Okay. Widzieliście, co się stało? Natychmiast wtryskiwacz, w momencie jak zacząłem czuć, że zaczyna trząść silnikiem, wpadł na dawkowanie, na różnicę dawki 5,5 mg max, jaki może tutaj to zrobić komputer. I to jest też taka uwaga, że zauważyliście, na plus, czyli wtryskiwacz zaczął dawać paliwa ile wlezie, żeby przyspieszyć wał korbowy na piątym cylindrze, tak? Ponieważ tam nie ma spalania mieszanki, więc on z automatu dodaje tej mieszanki ile wlezie. Co to oznacza? Oznacza to najczęściej i pewnie w tym momencie, w tym przypadku na pewno, prawie jestem pewien, że tak oznacza, ponieważ ten samochód wiem, że jeździł i że wtryskiwacze paliwa są sprawne i nie ma na pewno z nimi problemu, że Damian, który tutaj składał silnik, no być może coś poszło mu nie tak z dokręceniem podkładki, może coś tam źle wyczyścił, nie wiem, trudno jeszcze powiedzieć, ale wrażenie jest takie, jakby była po prostu podkładka pod wtryskiem wypalona, niedokręcony wtrysk lub coś w tym rodzaju. No i tak to się właśnie objawia. To jest taka uwaga dla was, że jeżeli widzicie, idzie dawka na maksa, czyli idzie na plus, na maksa, no to możecie brać pod uwagę, że po prostu jest zaniżona kompresja w tym cylindrze. Jeżeli ta podkładka jest tam w jakikolwiek sposób źle założona, uszkodzona, czy jest niedokręcony wtrysk, no to po prostu jest utrata kompresji. Utrata kompresji, dajemy wtrysku ile wlezie, żeby tą kompresję nadrobić. I tak to można sprawdzić. Proszę bardzo, jak nie wiedziałeś, to służę. Pewnie niejednokrotnie jeszcze będę wam służył, także mam nadzieję, że informacja się przydała. A jak tak, to napisz mi to w komentarzu. Bajeczka. Idę dalej robić w takim razie. Idę zabrać się za kupiątkę. Sobie zobaczymy, co w tej kupiątce leży i spróbujemy wydedukować, co tam nabroili ci ludzie, co wymieniali tą skrzynię, co?
Ja tu na Damiana cisnę, że to on zapewne coś tutaj zrobił, ale słuchajcie, my żeśmy nie odkręcali w ogóle wtryskiwaczy paliwa w tym samochodzie i racja, bo my żeśmy robili tu wycieki. Ja tak wiecie, no po prostu robiliśmy, wcześniej jeździłem tym samochodem i było ok, bo nie powiem, że nie. No to od razu mi przyszło do głowy, że Damian coś robił i na pewno gdzieś coś nie dokręcił ani nic, ale okazuje się, i jest na to nawet dowód mały, że Damian mówi, no ale sej, ale ja tu podkładek nie odkręcałem, bo my żeśmy uszczelniali tu fałkę, tak, więc nie było nic robione. To jest jak coś urwana śruba, która się nie urwała, tylko pękła i pękła jak wyjechałem i dodałem gazu. To się nazywa pech, to się tak nazywa, albo złośliwość rzeczy martwych możemy to nazwać. To jest oryginalna podkładka, którą zakłada serwis, czy bardziej producent. My jak zakładamy podkładki, to one już są inne. Ja wam później pokażę zaraz, jak wyglądają nasze podkładki. One są tej samej grubości, ale są innej szerokości. To są podkładki, które przyjeżdżają fabrycznie, już są założone po prostu w samochodzie. Więc tutaj jeszcze nigdy nikt nie grzebał. Jesteśmy pierwsi, którzy odkręcili ten wtrysk, ale nie odkręcili, tylko raczej wyciągnęli śrubkę, a wtrysk się trzymał na rurce po prostu. Ja to mówię, pękło jak chips po prostu, tak? Ale zwracam honor Danielowi, bo już mu tutaj, Damianowi, przepraszam, bo już mu tutaj zacząłem, nie cisnąć absolutnie, tylko po prostu, Damian, co zrąbałeś, że to nie działa? Już wszystko wiemy, Damian nic nie zrąbał, wszystko jest ok. Gorzej, że tam w środku jest reszta, nie? Jakby co, to jeszcze pokażę wam. Tam. Tam w dziurze takiej, tam jest dziura i w tej dziurze, w środku. Mhm. Tylko spokojnie, tylko spokój nas uratuje. Jest nadzieja, że troszeczkę wystaje, może akurat, no nic. Oczywiście, jak to zawsze bywa, chcieliśmy dobrze, wyszło jak zawsze, wyjechałem na próbę i narobiłem problemów na kilka godzin pracy. Dobra, wracam do tej kupiątki, tam jest trochę łatwiej, no. Okej, okay, bardzo ciekawy przypadek, bo mamy taką sytuację, w której samochód zgłasza nam prędkość skrzyni biegów, że jest niekompatybilna z prędkością z ABS-u, czyli te dwie prędkości są różne. I rzeczywiście, wsiadłem w samochód i patrzcie na to, bo no nie miałem jeszcze takiej sytuacji, ale zawsze się zdarzyć musi pierwszy raz, prawda? Więc mamy pierwszy raz i jeszcze nie wiem, co z tym fantem zrobić. Zobaczcie, jaka jest różnica. Widzicie? Około 2-3 km na godzinę mniej więcej. O, bite 2 km na godzinę, jadę dopiero 30 na godzinę. On nie zmienia cały czas biegu, bo on nie wie, co ma zrobić ze sobą. O, zmienił bieg, dobra. I zobaczcie, widzicie? Jest cały czas różnica 2-3 km na godzinę. No dobra, mamy różnicę 2-3 km na godzinę między skrzynią a ABS-em. Badajcie mi chwilę pomyśleć, bo... Tu kodowaniem nic nie zmienimy, od razu wam mówię. Tu jest coś innego, nie tak? I jeszcze nie potrafię powiedzieć co. Tak, potrzebuję chwili na to, żeby to przemyśleć. Chwila. Często praca diagnosty to nie jest tylko to, że ja podchodzę do auta, diagnozuję, widzę kod błędu, sprawdzam, myślę o nim, interpretuję go w jakiś sposób i szukam awarii w samochodzie. Często to się odbija o pracę detektywistyczną tak naprawdę, czyli ja muszę wymyśleć, co ktoś nabroił w tym samochodzie. I w tej kupiątce, no nabroił, ponieważ wymieniali skrzynię biegów, co oczywiście widać na załączonym obrazku, bo jest pięknie zaplombowana tutaj. Wymieniali skrzynię biegów, no i teraz moduł sterujący od skrzyni, czyli ten, który się identyfikuje, który się przedstawia mi w komputerze diagnostycznym, jest prawidłowy, czyli wymienili ten moduł i założyli od starej skrzyni biegów. Ale już skrzynię biegów, niestety jakby tą część mechaniczną, no niestety dobór nie poszedł. Wygląda to w ten sposób, że tam jest kod skrzyni biegu wybity. Ja teraz wam chyba tego nie jestem w stanie tutaj przyświetlić i pokazać. Chyba musicie mi uwierzyć na słowo. Bo ta kamera tego po prostu tam nie chwyci. Okej, dobra, tam musicie mi uwierzyć, że jest kod skrzyni biegów. I ten kod skrzyni biegów, który tutaj jest, jest dokładnie, brzmi, uwaga, Daria Grażyna Halina, czyli Delta Golf Hotel po lotniczemu i nijak się ma do kodów silnika, do kodów skrzyni biegów, które powinny w tym samochodzie występować. Otóż, kod skrzyni biegów 1Z, już wam pokazuję, gdzie można to odczytać, bo może w ten sposób komuś coś podpowiem. Ja przykręcę tą osłonę z powrotem i zaraz wam pokażę, gdzie się sprawdza, jaki powinien być kod skrzyni biegów i być może zdradzę wam pewną tajemnicę, bo może nie wszyscy wiedzą, dotyczącą Audi. Już wam pokazuję. Audi, w każdym Audi, w nowym, starym,
tym dieslu, benzynie A8, A6 czy A1, to nie ma żadnego znaczenia. Są tak zwane wklejki. Wklejki znajdują się z tyłu w bagażniku i teraz tu już miejsce jest troszeczkę różne, ponieważ czasem jest to na wnęce od koła, na tej powierzchni pionowej. Czasem jest to gdzieś w okolicach montażu akumulatora samochodowego, akumulatora zasilającego samochodowego to raczej. Czasem jakby ta wklejka jest w różnych miejscach. Czasem tej wklejki po prostu nie ma. Ale to nie ma jej tylko dlatego, ponieważ ktoś ją po prostu odkleił. Podczas przeglądów zerowych, kiedy przechodzą samochody na salonie, kiedy jest wydawane auto klientowi, czyli ten przegląd taki przedsprzedażny, który się przeprowadza, robi się różne czynności takie obligatoryjne, czyli to jest dolewanie właśnie wszystkich płynów, to jest komputerem diagnostycznych ściąganie trybu transportowego z auta. Tryb transportowy jest to tryb, który jest załączony na czas oczywiście transportu, jak sama nazwa wskazuje. On odłącza większość zasilania na poszczególne urządzenia. Większość rzeczy w tym samochodzie nie działa tak jak powinna, jakby nie dostaje zasilania ani sygnału wzbudzenia. Żeby nie katować baterii przy zjeżdżaniu, wjeżdżaniu na lawetę, na pociąg, czy jakkolwiek on jest inaczej transportowany. No więc ten tryb transportowy się załącza, później się robi cały skan samochodu i tak dalej. Jakby te procedury się robiło jakby niejednokrotnie, więc gdzieś tam zostało to w głowie i między innymi nakleja się na przykład wklejkę właśnie w książkę serwisową, ale wklejka z tyłu, z tego co pamiętam, w bagażniku już jest wklejana przez producenta. My chyba nie nakleiliśmy, albo nakleiliśmy też te wklejki, kurde, już teraz nie jestem pewien. I ta wklejka powinna się w każdym bądź razie znajdować w tym bagażniku. No i na jej podstawie można stwierdzić bardzo wiele rzeczy w tym samochodzie, jak wyposażenie, jak właśnie kod silnika, kod skrzyni biegów, kod lakieru i dużo innych informacji, które większość może być niezrozumiała, a wygląda ona w ten sposób w tym aucie. I teraz tutaj mamy, jak widzicie, tu jest napisane kod silnika, tu jest ten kod wybity, czyli to jest CGLB, a tu jest kod skrzyni biegów, ten MSJ. MSJ to jest kod skrzyni biegów. Tu mamy następne, że to jest numer lakieru, czyli lakier jest LZ9Y i tu jest cała lista wyposażenia opcji tego samochodu, jest numer nadwozia oczywiście. No i później to jest typ samochodu, to jest 8RB, no i oczywiście kupiątka, jaka moc i tak dalej, tak? Więc jakby podstawowe informacje idzie rozszyfrować samemu na pierwszy rzut oka, no te informacje są już trochę trudne do rozszyfrowania, a tu jest całe wyposażenie samochodu zaszyfrowane i oczywiście idzie to gdzieś tam rozkodować w internecie czy coś. No i teraz zwracając uwagę na kod skrzyni biegów, czyli to co mnie interesuje, ma być MSJ. Żeby było lepiej, zadzwoniłem na wszelki wypadek na serwis i dowiedziałem się po numerze nadwozia, że tak, ma być skrzynia MSJ, ale ta MSJ też zamienia się już dzisiaj, jakbyś chciał kupić do niego skrzynię biegów, to kupisz ją o innym kodzie. Tu jest kod ten drugi NHD, tak? Czyli te dwie skrzynie biegów będą pasowały do tego auta. Jak widzieliście, te kody się mają nijak do kodu, który tam jest zamontowany, czyli nie zgadzają się przełożenia. O czym mówimy o kodzie skrzyni biegów? Numer sterownika, który mi się identyfikuje czy przedstawia w komputerze diagnostycznym, to jest numer tego sterownika razem z mechatroniką. Czyli jeżeli bym chciał kupić sterownik razem z mechatroniką, to idę do serwisu i podaję ten numer. To jest 8S0927, chyba 156, tutaj jest Halina, tak dobrze pamiętam, albo Tadeusz, nie pamiętam. I teraz ten kod podajesz i to jest, ten numer podajesz i to jest numer mechatroniki razem ze sterownikiem. Natomiast cała obudowa, czyli część mechaniczna skrzyni biegów, nie ma jako takiego numeru, który możesz podać w serwisie, pomimo że numer tu jest wybity na skrzyni biegów, to ten numer nie istnieje jakby w bazie danych serwisu, tylko jest kod. Kod skrzyni biegów mówi o tym, jaka jest mechanika zamontowana w tej skrzyni biegów. I ta mechanika nie pasuje tutaj po prostu do tego samochodu, bo jest inna. Jest albo za małe przełożenie, albo za duże przełożenie. Nie wiem, nie będę teraz się już zagłębiał, o co chodzi. Ale jeszcze tylko chciałem dodać jako końcową informację, ponieważ już doszliśmy jakby do ładu, jest diagnoza postawiona. Jest nieprawidłowa skrzynia biegów zamontowana w tym aucie. No to mogę tylko dodać, że samochód jest taki trochę jakby cwany w tym wszystkim, że prędkość samochodu tak naprawdę mierzy ABS. Na podstawie czterech czujników ABS-u on sobie to zlicza, uśrednia i jest prędkość podawana na zegarach. Dziś już rzadko się stosuje prędkości skrzyni biegów, czujniki prędkości zamontowane bezpośrednio na skrzyni biegów, tak jak to było kiedyś i mierzyły one prędkość wyjściową wałka skrzyni biegów. Dziś już to robi ABS i rzadko się zdarza, że było to zdublowane jakby tym czujnikiem, który jest zamontowany bezpośrednio na skrzyni. Skrzynia biegów natomiast ma dwa czujniki prędkości obrotowej, wałka
wałka wejściowego i wyjściowego. Wejściowy to jest ten wałek, który się kręci razem z silnikiem cały czas i w momencie, jak się zapina sprzęgło, to się zapina wałek wyjściowy i na podstawie przełożeń te prędkości oczywiście się tam zmieniają. I teraz tutaj na podstawie obliczeń tych czujników prędkości wejściowej i wyjściowej sterownik skrzyni biegów to przelicza i podaje swoją własną prędkość do ABS-u. I te prędkości muszą mu się równać. Jest, gdybyś zamontował na przykład inny mechanizm różnicowy z tyłu, albo coś zmienił jakąś koronkę czytającą gdzieś z czujnika któregoś czy coś, to też będzie zgłaszał błąd, że te czujniki prędkości się nie równają, jest coś nie tak i tą korelację między tymi prędkościami ten samochód zgłasza i z automatu wpada w tryb awaryjny. I tyle. Jakby pierwsze przejechanie się tym autem i już sam błąd, jakby gdzieś tam mi świtał, że tak może być, ale myślałem, że może da się to naprawić w jakiś sposób, na przykład fleszując z moduł skrzyni biegów, bo liczyłem na to, że być może mechanika jest prawidłowa, a sterownik skrzyni jest zamontowany nieprawidłowo i na przykład wystarczy go przefleszować na odpowiedni numer i może to na przykład ruszy. Gdzieś tam liczyłem na taki cud, ale niestety cuda się nie zdarzają. Moduł od skrzyni biegów jest prawidłowy, bo jest zamontowany od tej skrzyni i tam już wszystko gra, jest dobrze, natomiast mechanicznie skrzynia nie pasuje, no i tutaj już przykro mi, ale komputerem diagnostycznym nie wyklikam Enter, żeby zmienić przełożenia skrzyni biegów. Koniec diagnozy, dziękuję. Cześć jak czapka, można wydać samochód i powiedzieć, że mają zamontować inną skrzynię biegów. Idziemy do A6, weźmiemy A6 sobie teraz na kolejny przedziwny problem, czyli też ze skrzynią w sumie można by teoretycznie rzecz powiedzieć, ponieważ nie zmienia biegów, znaczy zmienia biegi do 5, a później już nie zmienia i już dalej nie chce. Ja nawet nie wiem, jaki A6 mówimy, ale chyba 4G, czyli będzie skrzynia S-Tronic, więc no ma więcej niż 5 biegów, więc idziemy zobaczyć, co tam w niej leży. 7, nie? Ma biegów, tak? Zaraz zobaczymy. Chyba tak. Okej, wyjechałem na próbę Audi A6. Zaraz wam pokażę, jak ona wygląda z zewnątrz, jak wysiądę z auta, ale są to nie ma znaczenia. A6 4G, każdy już dzisiaj zna ten samochód, jest ich masa na ulicy. 3.0 w dieslu. Nawet nie wiem, czy biturbo, czy turbo, bo trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że na jednej turbinie po dźwięku silnika, ale nie mam pewności 100%. Auto, które rzekomo, podobno zmienia biegi do chyba 5 biegu, później już nie zmienia tych biegów, czyli możesz deptać i jedzie już na jednym biegu. Nie wiem jeszcze, z czym to ugryźć. Miałem kiedyś taki rzeczywiście przypadek, jak mówiłem wcześniej w Passacie. Dopiero jak zobaczę, że tak rzeczywiście tu się dzieje i odczuję to na własnej skórze, to wtedy spróbuję się na ten temat wypowiedzieć. Na razie chcę go rozpędzić i rzeczywiście zobaczyć. To jest właśnie ten aspekt, który chciałem poruszyć, że ja muszę znowu wyjeżdżać na jakieś S11, autostradę albo na cokolwiek innego i rozpędzać te wozy do 5 biegu, wciskając gaz w podłogę, żeby zobaczyć, czy on zmieni na 6. I jak ja mam to robić zgodnie z przepisami, powiedzcie mi, co? Jak ja mam badać te samochody? Musiałbym tu z klienta chyba ściągać i z nim jeździć i to nie jest takie proste i jakby się wydawało. I później dostaję pociski, że jeżdżę szybko autami. No kurde, czasami inaczej nie idzie. Jak testuję RS6, czy doładowania działają, to też muszę szybko jeździć, bo RS6 szybko przyspiesza i no nie ma wyjścia. Czasami te przepisy po prostu jestem zmuszony łamać. Tak mi się wydaje, że najlepiej by było, jakbym miał do dyspozycji taki fajny tor, jakiś okrągły i mógłbym sobie jeździć na takim torze wewnętrznym i tam bym mógł sobie katować auta ile chcę. Chyba Audi w ogóle ma taki tor, tak mi się wydaje, właśnie swój własny wewnętrzny. Kiedyś gdzieś w internecie widziałem. Jadę sprawdzić, co tu się dzieje i zaraz będę wam dawał znać, jak będę wiedział, czym to się je, jaki tu problem leży. Dobra, wstępnie już wiem, co się dzieje. To znaczy się, nie byłem na autostradzie, nie byłem nigdzie, nie czekam, aż zmieni do 5, 6, 7 biegu. Nie, nie, nie ma sensu. Widzę i czuję generalnie, że samochód nie dysponuje pełną mocą. Jeśli chodzi o to, co już kiedyś miałem, rzeczywiście, skrzynia biegów to jest taki element, że zmienia biegi na podstawie sygnałów, które dostaje od kierowcy, od sterownika silnika, od ABS-u, współpracuje z wieloma różnymi podzespołami. Nie decyduje sama do końca o zmianie biegów, tak naprawdę decyduje na podstawie tego, co informacji, które otrzymuje. No i oczywiście ma też swoje mapy zmiany biegów, które są korygowane tym wszystkim, co dostaje informacji z zewnątrz. Jeżeli jest sytuacja, w której na przykład silnik nie generuje pełnej mocy, a masz gaz wciśnięty w podłogę i na przykład nie dochodzi samochód, masz tak, są takie zależności, masz gaz wciśnięty w podłogę, 100% dodania gazu, skrzynia to widzi cały czas, czyli czeka, oczekuje, aż obroty silnika podejdą do momentu zmiany biegu. Jeżeli one nie dochodzą do momentu zmiany biegu, czyli na przykład zmiana biegów ma nastąpić w tym samochodzie przy 5200 obrotów, a nie dochodzi do 5200, ponieważ silnik nie generuje pełnej mocy i okazuje się, że on już na samym końcu dochodzi do 5100, nie dochodzi
dochodzi do 5200, to ta skrzynia w życiu nie zmieni biegu. Jeśli popuścisz gaz, ona natychmiast zmieni bieg, dodasz go z powrotem i znowu będzie przyspieszanie do tego samego momentu, czyli do tego momentu zmiany biegu. Tutaj jest sytuacja, w której ja czuję, że on jak ma już powyżej 4500, on już nie ciągnie. Ten samochód przestaje po prostu jechać. Notabene, żeby było lepiej, mam wrażenie, że wpada w lekkie drgania już powyżej 3000 obrotów. Te drgania są wrażenie takie, jakby to nie jest wypadanie zapłonu, tylko ogólnie drgania są dokładnie takie, jakbyś miał niewyważony wał napędowy, coś takiego. Auto całe wpada wibracje, ale czuję, że to są wibracje typowo od silnika, od pracy silnika. Ten silnik pracuje nieprawidłowo. Zmierzyłem mu na wszelki wypadek VCDS-em, bo ten pomiar mi w zupełności wystarczy, że wywalił 10,7 sekundy do setki. Nie sprawdzam nawet katalogowo, ile ten samochód ma mieć, bo każda wersja silnikowa, która tu jest, musi mieć około 8 sekundy albo poniżej. Więc nie ma dyskusji, ten 10,7 to już nie są czasy, w których nie mamy czasów, w których czas 10,7 sekundy w 3-litrowym dieslu w nowoczesnym w miarę samochodzie jest akceptowalny, absolutnie. Wszystko musi być poniżej na pewno 10, a dla mnie nawet poniżej 8 sekund, więc na pewno jest ten czas już to jakby bardzo długi. Ja zresztą czuję, że on nie przyspiesza ten samochód tak, jak powinien, nie brakuje mu dynamiki. Z czym to się je? Co może być przyczyną? No, ja strzelam tak na pierwszy strzał, tak sobie myślę, nie sprawdzając jeszcze nic. Problem jest z ciśnieniem paliwa, troszeczkę mu go brakuje z jakiegoś powodu i to zaraz zmierzymy i zbadamy. Jeśli brakuje mu 100, 200, 300 milibarów, barów, to tu mamy problem. Już sprawdzam, ustawiam VCDS-a. Pas chodzi... Tragedia. O, coś przeskoczyło i zaczął działać. Naprawiłem pas, pokaż. Jakiś taki ma dziwne te ruchy ten pas. Dobra, nieważne. O, teraz mam moment. Pedał w podłodze. Nic, nie zmienia biegu. Trójka, nie chcę zmienić biegu, ale ciśnienie paliwa jest w porządku. Zmienił bieg, ale wpadł tryb awaryjny. O, proszę. Uuu, teraz mi pomoże. Nie miał błędów w samochodzie, jak przyjechał, a mi się udało wywołać. Piękna sprawa, zaraz zobaczymy, co to jest. No patrzcie, no pech chciał. No, strzeliłem paliwo, okazało się, że ciśnienie do ładowania mu tu nie pasuje, przynajmniej tak napisał w kodzie błędu. Więc dobra, zrobimy ten sam pomiar, tylko że zrobimy pomiar ciśnienia do ładowania. No chciałem to zrobić jako następną akcję. Najpierw mi tak wyglądało to na ciśnienie paliwa ze względu na wibracje, w jakie spadał ten silnik, a następnie chciałem sprawdzić ciśnienie do ładowania. No i proszę, nie zdążyłem, samochód mi podpowiedział. Dziwne, że przyjechał bez błędów żadnych, że panu nie wyłapał żadnego błędu. Może pan po prostu nie katował go tak długo na tym wstrzymaniu, kiedy nie zmieniał tego biegu. Ja go przykatowałem i proszę bardzo, i wyszło szydło z worka. Uwaga, co to będzie się działo. Okej, widzicie, co się dzieje? Nie ma doładowania, no. Zmieniam bieg. O, pojawiło się doładowanie. Znowu nie ma doładowania. Dobra, dobra. Słuchajcie, dzieje się następująca rzecz. Już wam tłumaczę. Zatrzymam się na chwilkę. Sytuacja w samochodzie jest następująca. Ciśnienie doładowania przez moment wykonuje tak, jak powinien. 3200 hektopaskali, czyli 2,2 bara doładowania, no bo 1000 hektopaskali to jest ciśnienie atmosferyczne. Wykonywane ciśnienie doładowania jest mniejsze o 100 milibarów, ale jest moment pewien, w którym tak jakby coś się rozszczelniało. Jakby coś przestawało nagle być szczelne, albo jakaś geometria, coś się gdzieś przywieszało i nagle to ciśnienie doładowania ginie. Ginie o ponad 1 bar, także nie ma dyskusji, wóz wtedy przestaje jechać i się dzieje, co się dzieje. A tak niskie ciśnienie do ładowania rzeczywiście może wprowadzać silnik w lekkie wibracje, więc okej, jest wszystko, wszystko się zgadza. I teraz tak, wniosek taki na szybko, pierwszy, turbiny dają radę, ponieważ jak widać było, potrafią wykonać swoje ciśnienie do ładowania, więc raczej nie są uszkodzone pod kątem mechanicznym. Raczej bym strzelał, że gdzieś coś się rozszczelnia, jakaś klapka, jakiś coś. Zaraz otworzymy sobie maskę, popatrzymy i będziemy myśleć, co tu może być przyczyną, może jakaś gruszka na podciśnieniu się, nie, na razie strzelam sobie, dobra, zaraz otworzymy maskę i będziemy myśleć. Co my tutaj mamy? Mamy przede wszystkim biturbo, to jest jedna sprawa, czyli pomyliłem się, po dźwięku silnika chciałem zakozaczyć, żeby dowiedzieć, jaka jest turbina, czy jedna, czy dwie. No i moje kozactwo niestety odbiło się o ścianę. Jest biturbo, ale to co widzę ja na pierwszy rzut oka, co myślę sobie, że ma wpływ, albo już robią tu jakiś czas, po prostu próbują naprawić to auto. Turbinka ta jest na pewno po regeneracji zrobiona i tamta, teraz sobie patrzę bliżej, przyglądam się,
Myślę, że też po obudowie, myślę, że też była robiona, bo dość ładnie wygląda w stosunku do całej reszty. Także muszle były na pewno albo piaskowane, albo nawet malowane, ale raczej piaskowane, więc chyba nie jestem pierwszym osobnikiem, który ma coś zrobić z tym samochodem. I pytanie, czy turbiny były robione na to, co się teraz dzieje, czy na coś zupełnie innego, a teraz dzieje się to, co się dzieje? No, teraz trzeba wyciągnąć zeznania od klienta, czyli bawimy się znowu w detektywa. Drugie auto, trzeba się pobawić, ponieważ nie wszystko zostało mi powiedziane. Powiedziane mi było tylko, że skrzynia nie zmienia biegu. Skrzynia nie zmienia biegu, ale auto drży, ciśnienia do ładowania nie ładuje, zapala błąd, na dodatek miało robione turbiny. Więc historia się już rozszerza bardzo mocno i dopóki się nie dowiem konkretów, co było robione i z jakiego powodu, nawet nie podchodzę do tematu, ponieważ mogę czasami tutaj błądzić bardzo mocno i mój czas stracony jest wtedy zupełnie bez sensu. Bardzo ważne jest, kiedy oddajecie samochód do mechanika, żeby powiedzieć mu, co faktycznie i rzeczywiście było robione i dlaczego. Porsche. Porsche, samochód, który posiada tutaj silnik 4.8 V8. Uwaga, nie miał tego silnika. Ten silnik jest tutaj wsadzony przez kogoś, ktoś sobie doposażył to auto, ten silnik, bo tu była inna V6 benzyna. I ktoś pomyślał sobie, że ale ja chcę mieć V8 biturbo. Fajnie. Kto wpadł na pomysł, żeby do tego samochodu pakować taki motor? Znaczy pomysł jest super, tylko opłacalność? Nie wiem, może za darmo dostał ten silnik. Nie wnikam. Dobra, każdy robi po swojemu, każdy robi co chce. Nie ma problemu. Jeśli mu się opłacało, no to zrobił to. Dobra. Diagnozuję całe auto, ponieważ wymienili sterownik silnika. Wymienili go ze względu na to, że no jest inny silnik, tak? No i pojechał samochód na serwis. Pojechał na serwis i na serwisie stwierdzili, że numer nadwozia się nie zgadza w sterowniku. No zapewne. Dopisali kluczyk po prostu, a numeru nadwozia już nie zmienili. Dobrze, zobaczymy, co on odczyta. Interesuje mnie tylko, jak zrobili w sumie dopisanie tego kluczyka, bo w momencie dopisania kluczyka teoretycznie nadwozie powinno się też wpisać. Nie wpisało się? No to teraz pytanie, czy nie jest sytuacja taka, że kluczyk, stacyjka, casey, czyli element odpowiedzialny za immobilizer i sterownik silnika nie zostały po prostu w komplecie założone od innego auta do tego. Jest to możliwe, być może licznik też założyli od tamtego samochodu i jakby ten cały komplet wjechał, jest ok. I teraz muszę odczytać, czy numery nadwozia tylko w silniku się nie zgadzają, czy w całej reszcie również. Jeżeli w całej reszcie również, to jest więcej pracy. Jeśli tylko w silniku, to aż mnie dziwi, że to rzeczywiście jest zrobione i to działa. Natomiast wtedy będziemy po prostu musieli sterownik silnika wyciągnąć na stół, zczytać, wpisać mu na nadwozie prawidłowe ręcznie, no i założyć i będzie po krzyku. Ale tego się dopiero dowiemy, bo teraz idzie skan. A ja w tym czasie jeszcze dostałem inną informację, że jakaś A3 na wiatraki, coś, idę zobaczyć, co jest, a ten niech się tutaj czyta. A patrzcie, taki bonusik do dzisiejszego odcinka. Przyjeżdża A3, taka standardowa A3, tak? Samochód, który jest dzisiaj na ulicach znany nam bardzo dobrze wszystkim. Nie tylko ta A3 ma taki problem, czy nie tylko jej dotyczy się ta sytuacja, która tutaj ma miejsce. A4, A6, C6 ma te same motywy. Samochody, które są z lat 2005-2007, to jest 2007 rok, miały pewną anegdotkę, którą należy poruszyć przy wymianie czujnika ciśnienia klimatyzacji, czyli przy tym, na co przyjechał ten samochód. On nas trochę zmylił tutaj, mnie na samym początku. Przyjechała pani na wymianę czujnika ciśnienia klimatyzacji, znaczy się z błędem czujnika ciśnienia klimatyzacji. Okej, okay, dobra. Jako pierwsze oczywiście zaglądamy do czujnika. Czujnik znajduje się tam, w tym miejscu. Tam jest od niego wtyczunia. Czekajcie, ja sobie tu chwycę. To jest wtyczka od niego. Tam jest czujniczek ciśnienia klimatyzacji. One mają to do siebie, że mają montaż, który jest wykonany w ten sposób. Wtyczka jest od góry, no i dostaje się tam oczywiście woda. No i woda robi tam wiksę w środku. W środku jest jedna wielka korozja i zaśniedziałe i zgnite, no i czujniki umierają. Dobra, normalna rzecz. Przyjeżdżają i okazuje się, że czujnik, który z reguły jest tam wkręcony, jest czujnikiem starego typu. Zamawiasz w serwisie po numerze nadwozia nowy czujnik, a nawet po numerze, który jest zapisany na czujniku. I okazuje się, że przychodzi taki czujnik. To jest czujnik nowego typu. No i ta pani tu przyjechała z tym czujnikiem nowego typu już tutaj wkręconym. No więc Krzysztof jak zobaczył, że zgnity czujnik, ale jest nowego typu wkręcony, nie ma problemu żadnego. Wykręcamy, zamawiamy nowy czujnik, zakładamy, będzie wszystko grało. Zakładamy i nie działa. Okej, okay, dobrze, więc wypinam wtyczkę i sprawdzam, czy jest plus, minus. Jest plus, jest minus, wszystko jest okej, okay, ale już mi coś świta
że coś tu było grzebane, ponieważ widzę tam przy wtyczce, że kabel, który jest jako kabel sygnałowy, już jest coś grzebane. Tam już jest coś wypinane, wpinane, widzę, że ta wtyczka już była ryta. Okej, dobra, nie? No ale sobie pomyślałem, dobrze, zbadam to jeszcze raz, pozbadałem wszystko, okej, wszystkie sygnały, wszystko jest, czujnik nie działa. Co dalej z tym fantem zrobić? No i właśnie, to, że był wkręcony nowy czujnik, mnie trochę zmyliło. Słuchajcie, jest taka sytuacja, że jeżeli jest starego typu czujnik, a przykręcasz nowy do Audi właśnie C6, od razu mówię A6 do A4 z tych lat i do A3 z tych lat, to trzeba zmienić oprogramowanie w sterowniku klimatyzacji, czyli w panelu klimatyzacji. Podwyższyć wersję tego oprogramowania. Jeśli tego nie zrobisz, panel klimatyzacji nie rozumie się z nowym czujnikiem i nie będzie kumał i będzie cały czas błąd widniał tak jak widniał. Ja tutaj się gdzieś zasugerowałem tym, że nowy czujnik już jest skręcony, a tu się okazuje, że ktoś już grzebał przy tej klimatyzacji, wymienił ten czujnik na nowy, nie działało mu to, nie wiedział o tym, co ja teraz wam mówię, czyli o tym oprogramowaniu i rzeźbił, no i pal licho i tak zostawił. I przyjechał samochód do mnie po jakimś dłuższym czasie, pewnie po latach, tak, czy trudno powiedzieć, że tam było grzebane, no to woda się dostała do tego czujnika, a może montował, nie wiem, już używany czujnik, trudno tu mi już powiedzieć. Zasugerowałem się tym, że ten czujnik jest nowy, a tu się okazuje, że oprogramowanie jest starego typu. Czekam, aż laptop się naładuje, wymienimy oprogramowanie, będzie wszystko działało, bo troszkę mnie to zaskoczyło, mówię, jak, taki zgnity, wiecie, to jest najbardziej zaskakujące, kiedy coś wyciągasz, sprawdzasz, patrzysz, a to takie zgnite, typowo, kabel urwany, cokolwiek, lutujesz, naprawiasz, a to dalej nie działa, nie takie to proste. No więc tu się zasugerowałem, no i proszę bardzo, wyszło jak zawsze. Jeśli chodzi o Cayena, Cayen ma taki problem, że, ma problem, że rzeczywiście wymieniali ten sterownik silnika i w jakiś sposób dopisywali ten immobilizer, tak, że numeru nadwozia po prostu w sterowniku w ogóle nie ma. Także jest nic nie wpisane, panu to przeszkadza, ponieważ pan jeździ na serwis tym samochodem, chce jeździć, no i chce, żeby było wszystko jak należy, a serwis jako pierwszy, jak podłącza ten samochód, no to tester z automatu wykazał, że z tym winem jest coś nie tak, bo go po prostu tam fizycznie nie ma. Także wyciągam ten sterownik silnika i wpiszemy mu win, który jest w samochodzie. Wreszcie podzespołów, czyli w immobilizerze, w liczniku, wszędzie jest win od tego auta. Czyli to jest wszystko od tego auta, wymieniany był tylko sterownik. No, jeszcze lampa przednia lewa też zgłasza, że identyfikacja jest nieprawidłowa i też win w niej nie pasuje. Zadzwonię do klienta, zapytam się, czy lampę też mamy robić, czy nie. Natomiast wyciągam teraz sterownik silnika na stół z mędą jedną i trzeba go zrobić, wpisać mu to, co należy, żeby było jak należy, żeby pan był zadowolony. Także działam z wyciąganiem sterownika silnika. Z tego, co pamiętam, to chyba znajduje się tam. Nie mam takiej pewności, ale chyba tam, więc tam uderzam. Zobaczymy zaraz. Taki. Piękny sterowniczek, sterowniczek Siemensa, z tego, co widzę, ślicznotka, także zabieramy się za otwieranie. Otwierany już był, tak, był otwierany, więc będzie trochę łatwiej. Zatem dopisywali już win na stole, czy dopisywali immobilizer na stole, czemu nie wpisali winu? Nie, może nie wiedzieli, do jakiego auta go będą wkładać, więc po prostu zrobili backspace'a i same kreseczki są. Życie. Taki prosty samochód, a tak mnie pokonał, tak po prostu. Ja już nie mam czasu dzisiaj, żeby dalej wam nagrywać to, ale ten temat tutaj się pojawi, tej A3. Teraz uwaga, nie... Wgrana już jest aktualizacja do tego samochodu, już nowszego programowania nie ma, czyli już ktoś poszedł po rozum do głowy i zrobił to. Sprawdziłem kabel łączący pomiędzy czujnikiem a klimatronikiem, igiełeczka, wszystko jest ok, nie ma zarzutów, ma przejście bardzo ładnie, czujnik ma zasilanie plus i minus, gaz w klimatyzacji jest napełniony. Naprawdę powiem wam, że mam malutką zagadkę, strzelam, że oczywiście może być uszkodzony klimatronik, ale o ile bym mógł tak powiedzieć po prostu, że na pewno jest walnięty klimatronik, o tyle wiem, że klimatroniki po prostu się nie psują. Jest to bardzo rzadki przypadek, co nie znaczy, że w tym tutaj akurat przypadku tak nie jest. I oczywiście będę to sprawdzać i będę ciągnąć dalej temat tej A3, pomimo że dziś w ogóle nie chciałem tej A3 dotykać, żeby było jasne. Niestety jakby nasz odcinek dobiega końca. Ja wiem, że dzisiaj nie za dużo żeśmy się dowiedzieli. Dzisiaj było takie latanie z auta do auta i taki freestyle troszeczkę, ale tak jak powiedziałem na samym początku, że nie będę miał jakichś konkretnych tematów, tylko po prostu pochodzimy sobie po autach i będziemy sobie robić. Jeśli chodzi o A6, nie dodzwoniliśmy się do klienta, więc nie mamy danych, co dalej mamy robić z tym samochodem, czy bardziej danych, co było robione z tym autem, bo to jest teraz dla mnie kluczowe, żeby te informacje wyciągnąć, zanim zacznę tu cokolwiek rozbierać i szukać.
powiem tak, wóz się dokładnie zachowuje w taki sposób, jakby rozszczelniało się coś przy dużym ciśnieniu do ładowania. I to po chwili, a nie od razu. Więc jest dość dziwny efekt. Robiłem już biturbo masę tutaj w tej firmie i takiego efektu jak w tym samochodzie jeszcze nie miałem. A fakt, że turbiny były robione, oznacza, że też było grzebane. Czyli zobaczcie, już mamy dwa auta, w których tak, tu już były turbiny regenerowane, robione. Więc znaczy, że walczyli z jakimś tematem, o którym mi nikt nie powiedział. I tu w tej A3 akurat właścicielka nie mogła tego wiedzieć, bo kupiła to auto całkiem niedawno i wiem o tym. Też nie mogła wiedzieć, że było już ryte w tym samochodzie, że już było oprogramowanie, że już był czujnik prawdopodobnie wymieniany, że już była na instalacji, tam było grzebane, bo widzę, że już tam też, i tak jak ja, sprawdzali różne rzeczy i nie doszli do tego, więc trudno powiedzieć, co dalej, aczkolwiek już było tetrane i robione. No i mamy Cayena, który tam stoi, mam wyciągnięty komputer i zaraz będę go robić, który też był tetrany przez ludzi, więc te trzy auta to są nietypowe rzeczy. Jeśli przyjeżdża samochód z awarią taką naturalną, normalną, czyli coś się uszkodziło, z eksploatacji, ze zużycia, czy z czegokolwiek innego, to uwierzcie mi, że diagnostyka jest dużo, dużo prostsza, niż jeżeli już jacyś ludzie tam sobie tetrali, porobili coś po swojemu i my nie wiemy co. Bo jeżeli jeszcze coś wiemy, to spoko, ale jeśli nie wiemy, no to jest takie szukanie nie wiadomo czego, czy to, że człowiek coś tam zrobił, czy nie zrobił, czy coś zmienił, czy coś jest nieprawidłowe założone, czy założone na przykład jest uszkodzone już. Jakby mnóstwo jest tutaj zmiennych, które mają na to wpływ i później na ten czas diagnostyki, bo ja do tego wszystkiego sobie tutaj dojdę spokojnie, ja to zrobię, tylko że potrzeba na to czasu, dzisiaj już tego czasu po prostu fizycznie nie ma. Przyjechali też klienci i tutaj może taka uwaga może do was na już tak koniec naszego dzisiejszego krótkiego spotkania, że nie możecie się dodzwonić do nas do firmy. Tak, wiem o tym. Nie można się dodzwonić do nas do firmy, ponieważ chłopaki odbierają dwa telefony. Jest jeden numer, dwa telefony, dzwoni non-stop. I jest bardzo ciężko. Niektórzy mówią, że nawet tydzień, dwa tygodnie próbują się dodzwonić i nie mogą. Słuchajcie, piszcie maila lub piszcie SMS-a. Bardzo proszę o kontakt, ale też zaznaczam, że proszę was, żebyście nie dzwonili w sprawach konsultacyjnych, czyli na przykład dzwoni pan 500 km od nas i on by chciał się tylko dowiedzieć, dlaczego auto może mu dymić. Słuchajcie, na takie rzeczy nie jesteśmy w stanie wam odpowiadać, bo nie mamy na to fizycznie czasu. Mamy tutaj bardzo dużo pracy, są klienci, którzy na miejscu są tutaj obsługiwani, przyjeżdżają zostawiać samochody, przyjeżdżają odbierać samochody. To jest firma, która no, prężnie działa, obsługujemy dziennie no, co najmniej kilku, a czasami kilkunastu nawet klientów się zdarza, jak są dobre dni. Więc dajcie żyć tym chłopakom tam. Odpowiadamy codziennie na 30-40 maili, które przysyłacie i jest co robić. To nie jest tak, że oni sobie siedzą i nic nie robią, a nie odbierają telefonów, bo im się nie chce. Nie, nie. Nam się bardzo chce. Mamy następne terminy, które dzisiaj tu umawialiśmy klientów na 16 marca, na kwiecień, w zależności od tego, jaka praca ma być wykonywana przy tych autach. Wiecie, przegląd olejowy czy klocki hamulcowe możemy zrobić szybciej, niżeli jakieś poważniejsze naprawy. Więc no niestety, ale kalendarz mamy bardzo mocno zapełniony i z tego względu też po prostu chłopaki naprawdę nie mogą już więcej zrobić i myślimy, jak to rozwiązać. To nie jest takie proste, nie przygotowaliśmy się na to. Zaczęliśmy nagrywać filmy, zacząłem tutaj mówić do was różnego typu rzeczy, no ale nie przygotowałem się na to, że będzie taki natłok ludzi z zewnątrz, cała Polska do nas dzwoni, lepiej powiem, dzwonią do nas Niemcy, Holandia, Wielka Brytania i ludzie często chcą tylko informacji, konsultacji, która zabiera 10-15 minut czasu czasami temu naszemu doradcy i on nie jest w stanie tego po prostu wykonywać, więc odpuśćmy sobie takie telefony, po prostu nie mamy możliwości, żeby każdemu odpowiadać na pytania, a zresztą wiecie, jak wygląda diagnostyka przez telefon, to tylko NFZ potrafi to robić, no my nie umiemy tak naprawdę, jeżeli tam nawet będziecie mówić nie wiadomo jakie szczegóły tego, co się dzieje, to często gęsto jesteśmy bezradni, bez po prostu posiadania samochodu tutaj. Natomiast proszę was o tylko trochę zrozumienia, że nie przeskoczymy, niektórych rzeczy po prostu nie przeskoczymy, widzicie, nie dokończyłem tych tematów, ale będę je kończyć. Będę je kończyć, będę nagrywać dalej, więc będę ciągnąć sobie i tą A3, A3 dzisiaj co prawda pojedzie do klientki, ale ona tu przyjedzie z powrotem, więc ja sobie pociągnę ten temat, bo teraz nawet już mi tutaj zaświtało w głowie, że taka żaróweczka, że chciałbym zobaczyć, co tam się dzieje, bo teraz to już nawet ja powiem wam szczerze, że tak mówię, zaskoczyło mnie to. Tam, kolega, aha, bo to jest klient, który przyjechał na zabezpieczenie do nas właśnie z powodu moich filmików, czyli z tego, że właśnie teraz do was gadam, właśnie teraz to. No, więc będę ciągnął dalej biturbo na pewno tu zostanie i zobaczymy, co z nim jest, a Cayenne to jest kwestia tam, to jest formalność, wpiszemy mu win, będzie wszystko ok. Dziękuję wam bardzo za spędzenie ze mną czasu, za wysłuchanie mnie i mam nadzieję też, że za zrozumienie mnie. Dziś jest środa, oglądacie środowy odcinek.
Już niedługo, za chwilkę, dowiecie się czegoś zaskakującego. No, dla mnie jest to bardzo zaskakujące, myślę, że dla Was też to będzie, ale jest to duży rozwój sobie, myślę, w bardzo pozytywną stronę. A co, już niedługo się dowiecie. Trzymajcie się ciepło, dziękuję Wam. Dziękuję Wam za to, że jesteście, dziękuję Wam za doping, za komentarze i za wsparcie. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że Was nie zawiodłem tym dzisiejszym odcinkiem. Ale czasami takie też się muszą zdarzać, tak? Nie każdy musi być nie wiadomo jak bardzo merytoryczny, nie wiadomo jak bardzo techniczny, tak? Mogą być takie luźne czasami? Mogą. Trzymajcie się ciepło i uśmiechajcie się jak najwięcej. Korzystajcie z życia. Cześć!